Witam Państwa na spotkaniu organizowanym gościnnie w murach Klubu Literatury. Nie działa. Bo to jest na transmisję. To jest mikrofon do nagrywania. Postaram się mówić głośniej, także tym się proszę nie przejmować. Więc raz jeszcze witam Państwa serdecznie na spotkaniu organizowanym przez Organizację Anarchistów Polskich i Portal Legitymistyczny w gościnnych murach Klubu Muzyki i Literatury. Serdecznie dziękujemy za naszą, jak zawsze, bardzo udaną i miłą współpracę. Przede wszystkim chciałbym rozpocząć od tego, iż nasze spotkanie ma w pewnej mierze charakter świąteczny, rocznicowy, ponieważ dokładnie 8 dni temu, 16 listopada, czyli w święto Matki Bożej Ostrobramskiej i święto Świętej Wiosny Wielkiej, minęła prawie okrągła 33. rocznica powołania naszej organizacji do życia. Także od 33 lat nasza organizacja działa w ramach triady tradycjonalizm katolicki, legitymizm, wolny rynek i myślę, staramy się na miarę naszych możliwości tworzyć, czynić Polskę lepszym miejscem do życia, lepszym krajem, wychodząc z założenia, że każdy ma taki rząd, na jaki zasłużył. W związku z czym próbujemy robić to, co jest od nas zależne. Jak Państwo wiecie, od kilkunastu lat prowadzimy również portal legitymistyczny, na którym w tym momencie mamy już ponad 9 tysięcy samych artykułów, plus masę multimediów, nagrań rozmaitych innych, myślę, interesujących materiałów, również nagrań z innych spotkań, które odbywały się w Klubie Muzyki i Literatury i w innych miejscach. Także serdecznie Państwa zapraszam do lektury portalu legitymistycznego legitymist.org. Wierzę, że Państwo znajdą tam coś dla siebie. Być może mogę również Państwa zaprosić, oczywiście osoby zainteresowane do współpracy z naszym portalem, w sensie publikowania artykułów, zdjęć, tłumaczeń, innych materiałów, które wpisywałyby się w linię programową naszego portalu. Także nasze dzisiejsze spotkanie z panem profesorem Romualdem Łuczyńskim, jak wspomniałem, ma charakter świąteczny, ma charakter pewnego rodzaju prezentu, który sami sobie robimy. I właśnie jak mówiłem przed chwilą panu profesorowi, 33 lata temu, kiedy spotkaliśmy się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, żeby właśnie powołać nasze środowisko do życia, nikt nie mógł się spodziewać, że 33 lata później będziemy mieli przyjemność i zaszczyt właśnie z panem profesorem świętować tę prawie okrągłą rocznicę. Mam nadzieję, że Państwo z duchem są z nami. Zapraszam oczywiście do współpracy z naszą organizacją Anarchistów Polskich. Jak bowiem mówił król Henryk V, król Francji i Nawarry, legitymizm ma to do siebie, że jest miastem o 100 drzwiach. Do legitymizmu każdy może się przyłączyć. Także idea legitymizmu jest otwarta, myślę, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Przechodząc zaś już do samego spotkania z panem profesorem, pozwolę sobie rozpocząć od pewnej informacji, która prawdopodobnie Państwa zaskoczy, dlatego też trzymam przed sobą notatki, ponieważ chciałbym dosłownie zacytować bardzo, myślę, interesującą informację, albowiem napisał do mnie pan redaktor portalu kontrrewolucja.net, redaktor Dominik Ćwikła, z taką informacją. Pobocznie dodam, że na moim portalu Google uznało zapowiedź prelekcji jako treść niebezpieczną lub obraźliwą i wyłączyło w tekście reklamy. W związku z czym zastanawiam się, co pan, panie profesorze, zamierza nam dzisiaj powiedzieć, że Google już wie, że będzie to niebezpieczne lub obraźliwe. Kogo pan, panie profesorze, zamierza dzisiaj obrażać? To jest, myślę, pytanie, które w tym momencie jako wielki znak zapytania wisi nad nami wszystkim. No niech ono będzie retoryczne. I chciałbym jeszcze podziękować, korzystając z okazji właśnie wspomnianemu panu redaktorowi Dominikowi Ćwikle, który jest autorem i założycielem portalu kontrrewolucja.net, który był właśnie uprzejmy promować dzisiejszą imprezę, który był również dodatkowo uprzejmy promować ją na portalu prawy.pl. Chciałbym również podziękować za współpracę promocyjną na Facebooku panu profesorowi Jackowi Bartyzelowi, jak również facebookowemu profilowi Wrocławska Broda pana Macieja Wlazły. Oczywiście dziękuję również Wrocławskiemu Towarzystwu Miłośników Historii, które dwukrotnie było uprzejme
dzięki doktorowi Piotrowi Szukielowi informować o dzisiejszym spotkaniu. No i oczywiście też dziękujemy redakcji i czasopisma i portalu Co jest grane. Przechodząc już rzeczywiście całkiem do meritum naszego dzisiejszego wystąpienia, chciałbym kilka słów jeszcze wspomnieć o panu profesorze, który jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem Wyższej Szkoły Bankowej, autorem przynajmniej kilkunastu książek poświęconych studentom, jeżeli dobrze liczyłem wszystkie tytuły, ich dziejom i zabytkom znajdującym się na ich terenie. W swoich publikacjach pan profesor podejmuje również tematykę wrocławskiej gastronomii. Nasz gość był również autorem wielu wystaw fotograficznych poświęconych rezydencjom na Dolnym Śląsku i krajobrazom Sudetów. Tak więc przechodząc już do wystąpienia pana profesora, tradycyjnie po wystąpieniu zapraszam państwa do dyskusji, zadawania pytań. Pozwolę sobie moderować dyskusję, czyli przede wszystkim trzymać mikrofon. I rzecz jasna, jak już wielokrotnie wspomniałem, ale doszły jeszcze kolejne osoby, zapraszam do wpisywania się na listę informacyjną w związku ze spotkaniami, które planujemy na rok 2023. Także kto jest na naszej liście mailingowej i ma szansę, no, nie szukać już w innych miejscach informacji, co, kiedy i gdzie robimy. Także proszę o wpisywanie się, czy teraz, czy już po samym spotkaniu, po wykładzie, po dyskusji. Także raz jeszcze dziękuję przede wszystkim państwu za przybycie. Dziękuję panu, panie profesorze, za zaszczyt, jakim jest pański wykład dla naszej organizacji, dla naszego środowiska legitymistów. Mam nadzieję, że dzięki panu lepiej zrozumiemy tę myśl, ten cytat, tę ideę, że monarchia i arystokracja to dwa lwy, które urodziły się tego samego dnia. Także dziękuję i oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że tu się znalazłem teraz w miejscu tak zasłużonym dla kultury Wrocławia, tak kultowym na mapie kulturalnej tego miasta. Mam tam państwu przedstawić rezydencje arystokratyczne w Sudetach polskich i czeskich po II wojnie światowej. Właśnie zacząć trzeba od takiego stwierdzenia, że w Czechach, w Czechosłowacji, mówimy o Czechosłowacji po 1945 roku, także, a może przede wszystkim, nie ma Sudetów. Sudety są po tej stronie granicy, po północnej, w Polsce, i Sudety są po stronie niemieckiej, a w Czechach nie ma. W Czechach, proszę państwa, jest coś takiego, jak karkonosko-jesenicki subregion. Dlaczego? No ze względu na ten Sudetenland, na zajęcie kraju sudeckiego przez Niemcy i wysiedlenie po II wojnie światowej niemal wszystkich Niemców z tego obszaru. To był olbrzymi teren, niemal w koło dzisiejszych Republiki Czeskiej. Proszę państwa, po II wojnie światowej w 1945 roku na podstawie dekretu ministra spraw wewnętrznych zakazano używania słowa Sudety w Czechach. Urzędowo zakazano. Nie wolno było używać tego słowa. Nigdzie, nawet w pracach naukowych. Więc w związku z tym tam poszczególne pasma górskie Sudetów zupełnie inaczej się nazywają. Nie będziemy w tej chwili w to wchodzić. Nie ma Sudetów zachodnich, środkowych, wschodnich i tak dalej. Tam oczywiście zupełnie inaczej to wygląda. Więc to jest ta pierwsza uwaga. Coś mi się tutaj niestety włączyło samo, nie wiem dlaczego. Proszę państwa, jeszcze jedna taka uwaga. Ja troszeczkę mam tutaj inny materiał w stosunku do tego, co jest
na ekranie, co tutaj zostało przygotowane, bo ja mam taki zwyczaj, że każdy kolejny wykład jest przeze mnie uzupełniany, zmieniany, wstawiam jakieś najnowsze zdjęcia. Zdarza mi się pojechać dzień wcześniej gdzieś, żeby zrobić zdjęcie jak najbardziej aktualne i wrzucam. No okazało się, że niestety tutaj to nie zadziałało, ponieważ ze względu na transmisję musiała być tutaj wersja ta, którą dosłałem przedwczoraj, a to co jeszcze dzisiaj o 2:00, o 14:00 zmieniałem, dokładałem, niestety jest tu, ale nie ma tutaj, ale jakoś sobie z tym damy radę. Proszę Państwa, rezydencje po obu stronach granicy, w Czechosłowacji i Czechach później i w Polsce powojennej. To właściwie dwie różne sytuacje. Zupełnie inaczej potoczyły się losy tych rezydencji po polskiej stronie i zupełnie inaczej po czeskiej. Ja zachęcam Państwa do zwiedzania tych rezydencji czeskich, ponieważ zachowało się tam ich 100 kilkadziesiąt z wyposażeniem, z meblami, obrazami, dywanami, z wytworami rzemiosła artystycznego. U nas niestety się nie zachowały, natomiast w Czechach tak. A dlaczego w Czechach się zachowały? Otóż dlatego, że w 1945 roku wyszły dekrety Beneša, one wychodziły wcześniej również, ale dla przyszłości rezydencji czeskich znaczenie miały trzy dekrety z 1945 roku. Mianowicie mówiły one o tym, że państwo czechosłowackie przejmowało na własność majątki ziemskie z rezydencjami, z zamkami, pałacami, z wyposażeniem pełnym osób narodowości niemieckiej lub narodowości państw, które współpracowały w czasie II wojny światowej z Niemcami. A zatem przede wszystkim chodziło tutaj o majątki także węgierskie, oprócz niemieckich, czy należących do Niemców, także chodziło o majątki należące do Węgrów, ale także no, między innymi do Włochów. I proszę Państwa, te pierwsze dekrety z 1945 roku, na podstawie tych pierwszych dekretów, wytypowano 100 obiektów rezydencjonalnych najwyższej rangi artystycznej, historycznej, 100 najcenniejszych, po to, żeby z nich w przyszłości, niedalekiej, stworzyć muzea i udostępnić publiczności. U nas oczywiście też, proszę Państwa, zostały przejęte majątki i rezydencje ze wszystkim, tylko różnica polegała na tym, że w Czechosłowacji natychmiast do tych wybranych obiektów udały się służby muzealne, konserwatorzy zabytków, udali się strażnicy. U nas był problem ze znalezieniem strażników, ze znalezieniem nie było problemu, z opłaceniem osób, które by pilnowały tych rezydencji, które w 1945 roku były tutaj w stanie nienaruszonym, a była to zdecydowana większość. Więc Czesi natychmiast zabezpieczyli te obiekty w 1945. W 1948, na początku tego roku, zmienił się ustrój w Czechosłowacji i Czechosłowacja stała się komunistyczna. I wtedy, na podstawie z kolei dekretów o reformie rolnej, zabrano majątki ziemskie już nie tylko, no Niemcom już zabrano wcześniej, ale zabrano wtedy już majątki ziemskie Czechów, obywateli czeskich, arystokracji, szlachcie czeskiej zabrano te majątki, ale około 30 kilka obiektów i także je włączono w ten system muzealny. Dwa lata później, w roku 1950-51, te obiekty już były udostępnione publiczności, już pełniły funkcję muzeów,
i taką funkcję pełnią do dziś. Tyle, że dzisiaj, no, jutro i pojutrze właściwie większości z tych obiektów Państwo nie zwiedzą, ponieważ Czesi to naród pragmatyczny i zimową porą te rezydencje są zamknięte dla turystów, no bo przecież wielu ich nie ma, a utrzymać trzeba, prawda? Opłacenie prądu, opłacenie ogrzewania całej ludzi, którzy tam pracują, zbyt dużo by kosztowało. W związku z tym większość tych rezydencji jest późną jesienią zamykana i otwierana jest dopiero wiosną. Także wiosną Państwa zapraszam do zwiedzenia czeskich rezydencji, których jest, jak mówię, bardzo wiele. Moja, że tak powiem, miłość, sympatia do czeskich pałaców zaczęła się od Sychrowa. Tam widzicie Państwo po prawej stronie na dole. To jest taki pałac przepiękny z ogrodem, z ogrodami, z parkiem należący w XIX wieku do rodziny francuskich książąt de Rohan, którzy znaleźli się w Cesarstwie Austriackim po rewolucji październikowej. Bardzo mi się podoba motto rodziny, które mówi, że cesarzem nie mogę być, królem nie chcę, jestem de Rohan. Bardzo mi się to podoba. Pałac w stylu neogotyckim, z wyposażeniem pełnym takim, jakie było w 1945. Bo to jest, proszę Państwa, ta ciekawostka niesamowita. W większości tych pałaców, właśnie w Sychrowie, czy we Frydlandzie, który Państwu za chwilę bliżej pokażę, zachowało się to, co było w 1945 roku. Zachowały się te elementy wyposażenia takie, jakie były wtedy, kiedy ostatni właściciel opuszczał. Ale jak zobaczycie Państwo na przykładzie Frydlantu, to nie tylko zostały obrazy, meble, gobeliny, dywany i tak dalej. Zobaczycie Państwo, co w Frydlancie nawet zostało, a to za chwilę. To taki wybór tych najciekawszych obiektów w Sudetach czeskich, które warto obejrzeć. Nie będę tego Państwu czytał. Będzie można zapewne zobaczyć gdzieś później. Natomiast no, trzeba przyznać, że w Czechosłowacji także pewna część pałaców i dworów została unicestwiona. Tu jest okładka książki dwutomowej, która omawia zagrożone zamki, pałace i dwory w Czechach. Tam było, proszę Państwa, około 2,5 tysiąca obiektów, czyli tyle, ile u nas na całym Śląsku, górnym i dolnym, mniej więcej 2,5. I 2,5 tysiąca mniej więcej obiektów było w Czechosłowacji. Na te 2,5 tysiąca obiektów zostało zniszczonych około 300, tak, unicestwionych zupełnie, a więc jednak zdecydowanie mniej niż u nas. Takim, proszę Państwa, bardzo przykrym wydarzeniem było kompletne zniszczenie pałacu w Odry. Odry to miejscowość na Śląsku czeskim, we wschodnich Sudetach, stosując naszą nomenklaturę. To był pałac uznawany za jeden z najpiękniejszych obiektów barokowych w tamtej części Czech. Nie tylko czeskiego Śląska, ale także pobliskich sąsiednich Moraw. Pałac został, proszę Państwa, w 1946 bodajże roku sprzedany państwu czechosłowackiemu przez ówczesnego właściciela i tu się Państwo zdziwicie, bo był nim Adam Hrabia Potocki. Posiadał ten pałac już w okresie międzywojennym.
ale w 1946 roku sprzedał go państwu, jeszcze wtedy nie komunistycznemu. Pałac zaczął służyć wtedy celom takim administracyjnym, jakieś tam urzędy były. Niestety w 1964 roku spłonął. Oczywiście nadawał się do użytku, widzicie państwo na zdjęciu u góry po prawej stronie, że no, obiekt stoi, cały, są mury, no, no, wyposażenie pewne w dużej części spłonęło, ale jak najbardziej do odbudowy się nadawał. Niestety, no, mimo sprzeciwu konserwatorów zabytków czy historyków sztuki, miejscowa władza, konkretnie miejscowa Rada Narodowa, podjęła decyzję o rozbiórce, która polegała na wysadzeniu w powietrze tego, co pozostało. I widzicie państwo, w 1966 roku, dwa lata później, pałac został wysadzony w powietrze. Na miejscu tego pałacu zbudowano to, co widać na zdjęciu na dole po prawej stronie, czyli dom handlowy. I tyle zostało po obrach. Natomiast, proszę państwa, na szczęście zostały inne, został Frydland. To tytułem przykładu obiektu, który warto obejrzeć, a który jest bardzo blisko polskiej granicy, bo dokładnie 12 km od granicy, jadąc ze Świeradola Zdroju, właściwie z Czerniaru Zdroju dokładnie, czyli obecnej dzielnicy Świeradowa. Po 12 kilometrach możemy dojechać do zamku, który oczywiście początki swoje bierze w średniowieczu jako budowla gotycka, przebudowana w XVI wieku gruntownie w stylu renesansowym przez rodzinę von Redern, a ze szczególnym uwzględnieniem Katarzyny z Redernu, Katarzyny von Redern. Później właścicielem był między innymi Albrecht von Wallenstein, książę Żagania, ale oczywiście po straceniu Wallensteina w 1634 roku w Hebie wszystkie jego majątki przepadły, cesarz przejął i przekazał innym zasłużonym dla cesarstwa. Ostatnimi właścicielami była rodzina hrabów Klam Gallas. Mamy tutaj jednego z przedstawicieli tej rodziny, generała Klam Gallas. Tak wygląda u góry po lewej stronie wejście na teren zamku. Po prawej na dole fragment rozbudowy tej późno-renesansowej, która stworzyła z tego obiektu no, taki zamek no, trudny do zdobycia. Natomiast u góry po prawej stronie fragment elewacji na dziedzińcu, bardzo bogaty, jak widać, zdobionych z grafitami. Natomiast to po prawej stronie to jest skała bazaltowa, bo na niej, na takiej skale bazaltowej zamek wzniesiono. Ale to się konkretnie nazywane jest pazurami diabła, bo według legendy zamek, kiedy budowano w średniowieczu, powstał dzięki pomocy diabła. Gdyby nie on, to by nie można było, ale diabeł się tak jakoś zdenerwował, nie wiem, tym pazurami przejechał po bazalcie, stąd powstało to, co państwo widzicie. A po lewej stronie też kolejna ciekawostka, taka informacja przy wejściu do zamku w XIX wieku, w której podano cenę za wejście i zwiedzanie. Bo trzeba powiedzieć, że w 1800, bodajże 801 roku ówczesny właściciel udostępnił ten obiekt publiczności do zwiedzania. Zamek we Frydlandzie stał się atrakcją turystyczną. Można go było zwiedzać. To był pierwszy zamek, pierwsza rezydencja w tej części Europy, w Europie Środkowej, udostępniona publiczności. Już
222 lata temu. No i wnętrza. Mnie się podobają te wnętrza zamków czeskich, wielu, trudno mi powiedzieć, czy w większości, ale wielu i na pewno Frydlantu. No, już nie tylko z tego powodu, o którym mówiłem, że zachowane tam są te rzeczy, które były w 1945, ale do tego stopnia, że tam nie jest tak sterylnie jak w muzeum. W muzeach jest sterylnie, jest bardzo czysto. Natomiast w tych wielu, wielu czeskich rezydencjach no jest nawet, powiedziałbym, dość brudno. Jakbyście się Państwo, jak Państwo będziecie, proszę się czasem przyjrzeć właśnie we Frydlancie, czy w Nachodzie na przykład, proszę rzucić okiem tam wyżej, pod sufitem. Normalnie pajęczyny już czarne są, bo nie do końca jednak czyszczą. To ma pewnego rodzaju swój urok, a poza tym no, mamy świadomość, że obcujemy z oryginałem. To nie jest jakiś zabytek w gablocie. To nie jest coś, co zostało gdzieś tam kupione 5 lat temu na aukcji czy od kogoś i wstawione do muzeum, no, żeby oglądać. To, proszę Państwa, mniej więcej tak, jak widzimy tutaj na zdjęciach, wyglądało kilkadziesiąt lat temu. To u góry po lewej stronie to jest pokój na wyższych piętrach należący do niani czy do nauczyciela domowego, bo tak najwyżej właśnie takie pokoje były. No a na dole, po prawej stronie, jeden z wielu salonów czy saloników zachowanych. Po lewej stronie sypialnia, a po prawej stronie, jak widzimy, w bardzo podobnym stylu tapety, ale to pokój dziecięcy, pokój kilkuletnich dzieci. To też przy tym pokoju, po prawej stronie fragment u góry, a na dole nocnik dla dzieci na kółeczkach wygodnie w czasie spaceru. No i, nie wiem dlaczego. Zachowała się także, proszę Państwa, zachowała się łazienka, zachowała się kuchnia. Łazienka z początku XX wieku. Kuchnia bardzo obszerna, używana do dzisiaj, ponieważ w związku z organizowanymi czasem jakimiś uroczystościami, imprezami, tam wypieka się na przykład jakieś ciastka, ciasteczka, także jest czynna. A w kuchni tej znajduje się także bardzo, bardzo dużo świetnie zachowanych naczyń miedzianych. Mówi się, że to jest jedna z większych kolekcji miedzianych naczyń w Czechach. No to lektyki, w których podróżowali Klamgalasowie. W takiej lektyce być może wnosili ich na szczyty gór, a potem mówił Klamgalas, że odbył wycieczkę w góry, tak jak króla Prus na przykład wnoszono na Śnieżkę w lektyce, no a potem no, zwiedził góry, był na Śnieżce, ale nie on własny nowy. No właśnie, i to proszę Państwa, to jest to. Co Państwo widzicie? To jest porządna kuchnia, to i spiżarnia. Po prawej stronie, proszę popatrzeć, skrajnie po prawej stronie słoik z ogórkami ostatniej właścicielki Klotilde hrabianki Klamgalas. Prawdopodobnie zrobione w 1944 roku, bo ona opuściła zamek w kwietniu 1945, udała się do Austrii i tam w 1976 roku zmarła, nie zdążywszy z nich. To, że proszę Państwa tam stoją orzechy w słoiku, po lewej stronie jest makaron, no to zrozumiemy, ale zachowały się ogórki. U nas, proszę Państwa, w sudeckich rezydencjach nie zachowały się nawet najciekawsze, najcenniejsze obrazy, a w Czechach ogórki. Proszę Państwa, przejdźmy do Polski, w której i do polskich Sudetów, w których
no te losy rezydencji nieco inaczej przebiegały, bardziej tragicznie. Tu trzy zdjęcia pokazujące trzy różne stany trzech obiektów. W najlepszym stanie Karpniki, które prawdopodobnie Państwu za chwilę pokażę nieco bliżej, czyli jak widać w stanie bardzo dobrym. Ale swoje musiały przejść po II wojnie światowej. U góry po lewej stronie Grodztwo, Krepelhof, to renesansowy pałac na terenie obecnej Kamiennej Góry administracyjnie. Należał do rodziny krawców Stolberg Wernigerode. Między innymi gościł na początku XX wieku w tym pałacu cesarz Wilhelm I jako gość na weselu córki Stolberga. A na dole po prawej stronie słupiec. Słupiec, proszę Państwa, czyli część obecnej Nowej Rudy. Część Nowej Rudy. Jak jesteśmy przy Nowej Rudzie, proszę Państwa, przeczytam taki fragment pisma z 27 marca 1946 roku tymczasowego zarządu państwowego w Kłodzku do pełnomocnika rządu itd. Komunikuję, że w mieście Nowa Ruda przy ulicy Kościelnej znajduje się stary zamek, to oczywiście mowa o pałacu, nie o zamku, z którego mieszkańcy Niemcy zostali wysiedleni. No, pragnę zwrócić uwagę, że Niemcy małą literą to jest już pisane. Świadomie. W zamku tym znajdują się między innymi takie przedmioty jak obrazy, gobeliny i książki, które prawdopodobnie posiadają większą wartość. O zabezpieczenie tego budynku przy pomocy Miejskiej Straży Obywatelskiej zwróciłem się do burmistrza miasta. O ile mi jednak wiadomo, zostały już z tego zamku niektóre przedmioty skradzione. To jest marzec 1946, a z 15 lipca 1947, czyli nieco ponad rok, mamy relację Stefana Styczyńskiego, krótką, która mówi, że według otrzymanych przeze mnie wiadomości w majątku państwowym Nowa Ruda, powiatu kłodzkiego, znajdowały się meble zabytkowe, w nawiasie renesansowe, barokowe i tym podobne, które częściowo zostały rozprowadzone po mieszkaniach prywatnych. Proszę o zbadanie tej informacji i powiadomienie. Proszę Państwa, no właśnie, kilka lat temu miałem taki wykład podobny o książu po 1945 roku. I ktoś po tym wszystkim, po wykładzie zapytał mnie, gdzie są te obiekty, gdzie jest to wyposażenie z książą. Oczywiście zdecydowana większość została wywieziona jeszcze przez Niemców w czasie wojny w związku z przebudową zamku, ale z tak wielkiego obiektu, który liczy 400 ponad pomieszczeń w głównym zamku plus 200 w całym kompleksie zamkowym, no trudno było wszystko nagle wywieźć. Więc przez ileś tam lat po wojnie jeszcze w tym opustoszałym zamku te obiekty były. I ja wtedy powiedziałem, no proszę Państwa, no niektóre, nie wiem ile, trudno powiedzieć, ale są tu w okolicy, w Kołecznicy, w Strudze, w Świebodzicach, w Lubiechowie, tam u ludzi są mieszkania. Jak nie ma, to były, pewnie był stary sprzedawcy. Proszę Państwa, kilka dni później dostałem list od osoby, która była na tym wykładzie i napisała mi, że ona, u niej w domu jest fortepian z książa, który tam w 1948 czy 1949 roku ojciec tej osoby przywiózł, zdobył, ukradł, trudno powiedzieć, nie wiem, proszę, żeby każdy użył odpowiedniego słowa, jakie uważa. Więc i tu, proszę Państwa, to nie jest jedyna taka informacja o tym, gdzie się to znajduje, że po ludziach. Ja przejrzałem archiwa państwowe i wrocławskie, i jeleniogórskie,
legnickie, wałbrzyskie, Archiwum Nowym w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Sztuki i tak dalej. No i wszystkie tak dokumenty, które dotyczyły tego problemu, tej sprawy, zeskanowałem, skserowałem i mam to wszystko udokumentowane. Więc to nie pierwszy raz. Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że w Sudetach polskich, tutaj po naszej stronie, tam poczynając od gór izerskich, a kończąc na ziemi chłodzkiej i tam jeszcze kawałeczek dalej, w Sudetach właściwie obiektów rezydencjonalnych nie zniszczono w ogóle. Uległy zniszczeniu niektóre pałace, rezydencje, no tam, gdzie przechodził front, gdzie były jakieś walki, na przykład w okolicach Głogowa, tak? Czy pod Wrocławiem, czy na podwrocławskich osiedlach, na Klecinie, Prochowie, Marszowicach i tak dalej. No tam rzeczywiście zostały zniszczone. Ale proszę Państwa, w Sudetach praktycznie prawie żadna bomba nie spadła. Mówię prawie, bo z tego co wiem, na Bieleniej Górze to chyba tylko jedna spadła na wiatr. Więc można przyjąć na podstawie dokumentów, które znalazłem. Dokumentów z czasów, o których mówimy. Z lat 45, 6, 7, 8. Można przyjąć, że te wszystkie rezydencje były w stanie co najmniej dobrym. Co najmniej dobrym, a zatem pod dachem, z szybami w oknach, z drzwiami zamykanymi, a wewnątrz z wyposażeniem. Takie były. Natomiast dowodem na to może być taki spis dokumentów, jeden z wielu, jaki mam, wymieniający to, co się znajduje w Pałacu Szlegel, czyli właśnie w pałacu, który był w Słupcu. Tam na miejscu tego boiska mniej więcej stał. Ja nie będę czytał wszystkiego, bo tego jest trochę, ale oprócz tego, że były tam skrzynie zdeponowane z Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu, bo były też, to były tam, wykazano tutaj obiekty, które należały wcześniej do wyposażenia pałacu. Czyli na przykład na krużganku drugiego piętra sekretarzy XVIII wiek, w klatce schodowej zegar szafkowy XVIII wiek, krużganek pierwszego piętra, komoda intarsjowana Ludwik XVI, sekretarzyk intarsjowany XVIII wiek, szafa intarsjowana, pokój bilardowy, jedno biurko intarsjowane orzech XVIII wiek, konsola z szufladkami, zegar szafkowy i tak dalej, i tak dalej. Tego jest zdecydowanie więcej. Tu jest kolejny z tego spisu. Pałac, proszę Państwa, w Słupcu został dość szybko pozbawiony wszelkiej opieki. Stał, niszczał przez wiele lat. I w 1964 roku ukazała się informacja w Gazecie Robotniczej. Ja przeczytam taki fragment. Jak już pisaliśmy, w dniu 8 lutego 10-osobowa komisja, w skład której weszli pierwszy sekretarz KRAP PZPR, przewodniczący PRN, przedstawiciele kopalni Słupiec i 6 osób z Dolnośląskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego z Wałbrzycha, dokonała szczegółowych oględzin słupeckiego zamku, pałacu powinno być, ale i w protokole stwierdziła, że, to jest ważne, co stwierdziła, jego adaptacja na dom kultury jest celowa, a koszty remontu stosunkowo niskie. Czyli mamy rok 64, 20 lat po zakończeniu wojny, z wyposażenia już pewnie tam nic nie zostało, ale sam budynek, sam obiekt był w stanie nadającym się do adaptacji na dom kultury stosunkowo niskim kosztem. Dalej niestety stwierdzono, że wobec spodziewanych wpływów eksploatacyjnych dyrekcja tego Dolnośląskiego Zjednoczenia Węglowego uznała za niecelowe przejęcie budynku w celu jego eksploatacji na dom kultury. Dyrekcja stwierdziła, że nie. W związku z tym miejscowe władze nie miały już nic do gadania. Dyrekcja Dolnośląskiego Zjednoczenia Węglowego umyła ręce. Pałac stał pusty.
I jakiś czas, no jakiś, nie wiem, 20 lat temu może, może dalej, będąc w Nowej Rudzie, kupowałem coś w kiosku Ruchu jeszcze wtedy i pani, która mi tam coś sprzedawała, pytałem panią o to, gdzie stał pałac, bo jego już nie było. No ona mi tak mniej więcej mówi, i wtedy mówiłem, wie pan, to mój ojciec pracował na kopalni i właśnie brał udział w wysadzeniu tego pałacu tam w 70-tych latach. Tak. Tam pojechał z ekipą i wysadzali go w powietrze. I po tym, co państwu czytałem w spisie, mamy ten obrazek na dole, po prawej stronie. Ale też, proszę państwa, trudno się spodziewać innego zachowania, innych skutków działań ówczesnych, skoro władzę przejmowali wtedy no, ludzie no, mało wykształceni, powiem delikatnie, nie mający zielonego pojęcia o historii, o zabytkach. I mam tutaj taką ankietę z 40 bodajże 6-7 rok. Ankietę rozsyłał Urząd Wojewódzki Wrocławski do różnych miejscowości, gmin z prośbą o wypełnienie. W tej ankiecie trzeba było przedstawić, opisać obiekty zabytkowe, architektury zabytkowe. Mam taki więcej, ale tytułem przykładu jedna ankieta dotycząca dworu w Ścinawce Górnej, w Sarnach. Nie wiem, czy państwo znają. W każdym razie jest to jeden z najciekawszych dworów na ziemi kłodzkiej, na tamtym obszarze. Bardzo piękny, obszerny, z piękną barokową kaplicą. No i tutaj człowiek odpowiedzialny za to, jakiś urzędnik wypełnił to wszystko, to jest nieważne, tam ilość, liczba pokoi, piętra i tak dalej, nieważne. Natomiast ważna jest taka informacja ostatnia, na samym dole. Napisał tak, nie przedstawia wartości historycznych. To jest, proszę państwa, jak służby odpowiednie miały chronić coś, co nie przedstawiało wartości historycznych. To jest tytułem przykładu. A o tej Jaszkowej, proszę państwa, pisano później, że obiekt w 1962 roku jeszcze był w stanie dobrym, jeszcze była w nim elektryczność, centralne ogrzewanie. No a kilkanaście lat później już nikt nie mieszkał i obiekt się sypał, niestety. O kilkanaście, 20 parę obiektów na terenie Sudetów Polskich, które no, może warto obejrzeć. Zachowanych. Tutaj akurat wymieniam te, które są zachowane. No nie wszystkie, ale Woland nie ma na przykład. Proszę państwa, Koziniec. To nie była rezydencja arystokratyczna. To był taki, jak widzicie państwo, pałacyk w Kozińcu na niedaleko Ząbkowic Śląskich. Ale to, co go spotkało, to bardzo niestety typowe. Proszę przejrzeć, to jest pismo, fragment pisma wójta gminy Zwrócona z 2 maja 1947 roku. We dworze majątku Lwi Kamień, tak się wtedy nazywała ta miejscowość, przy końcu zeszłego roku znajdowały się następujące bogato rzeźbione rzeczy z czarnego drzewa. Bardzo duży kredens, mały kredens, stół i szafa od stojącego zegara. Żołnierzy Armii Czerwonej już wtedy w majątku nie było i rzeczami opiekował się Niemiec, który mieszkał przy cieplarni. Proszę polecić sołtysowi Lwi Kamień, przeprowadzić dochodzenie, kto, kiedy i dokąd wywiózł wymienione rzeczy i przysłać nam w tej sprawie protokół. No, kto, gdzie, kiedy? No, prawdopodobnie ktoś z okolicy. A proszę państwa, wywożono z tych rezydencji
wyposażenie w majestacie prawa. Doskonale to w majestacie prawa, ale kompletne bezprawie. Mam takie pismo z kwietnia, 6 kwietnia, tak, 48 roku. Pismo z Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki do Deringa, czyli kierownika składnicy muzealnej w Boszkowie. Do składnicy muzealnej w Boszkowie najpierw były obiekty przywożone przez Niemców, bo to była niemiecka składnica muzealna, a później przywożono tam obiekty już w czasach, kiedy to myśmy objęli ten teren. I pismo, w tym piśmie napisano tak. W związku z przyjazdem pani kapitan Płoszczańskiej w celu przejęcia depozyt dla Ministerstwa Obrony Narodowej mebli do urządzenia sal reprezentacyjnych, proszę dodać do transportu, i teraz, poza sporządzonym spisem, meble, które wskaże pani kapitan Płoszczańska. No to po co właściwie ten spis tego, co ma przyjąć? I tak weźmie to, co uważa, po uważaniu, właściwie nie wiadomo do kogo, do czego. Czyli możemy, to, że możemy szukać w Warszawie, to wiemy od dawna, prawda? Prasa nasza od dawna o tym informowała. Także możemy szukać w ministerstwach, w różnych urzędach, ale prawdopodobnie także w Warszawie mieszkaniach prywatnych, bo no to szabrownictwo tutaj, jak Państwo wiecie, kwitło. No tam jeszcze jest taki dodatek, że nadto w związku z żądaniem, bo to doprecyzowują, że w szczególności chodzi o drugie łóżko, szafę użytkową, dwie kanapki i szezlong. Nadto w związku z żądaniem Pałacu Myśliwieckiego należy dodać meble przeznaczone dla Belwederu, Natolina, ewentualnie Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, specjalnie z drugiej połowy XVIII wieku, o ile oczywiście zmieszczą się w wagonie. Tak, proszę Państwa, te początki rzeczywiście były fatalne i do Odwilży, do 1956 roku, właściwie nawet nie pisano otwarcie o tym, co się dzieje z rezydencjami na Dolnym Śląsku w ogóle, w Sudetach także. Ale po Odwilży no, można było już zacząć pisać w prasie codziennej, w tygodnikach i rzeczywiście pisano. Głos Bystrzycki na przykład informował o pawilonie w Gorzanowie. Pisano w nim, że figury i postacie boginek wodnych, trytonów, pół ludzi, pół delfinów miały przedstawiać jakiś baśniowy świat. W chwili obecnej w postaci tych nie ma ani śladu. Zniszczyli je przygodni turyści lub miejscowi chuligani, których nazwiska nabazgrane są wewnątrz i na zewnątrz groty. Miejscowi. Proszę Państwa, ja nieraz musiałem się salwować ucieczką, bo zdarzało się, że przyjeżdżałem gdzieś pod ruiny jakiegoś pałacu, kompletny, no, na przykład coś takiego było w Pielaszkowicach, taka sytuacja. Podjechałem pod te ruiny, przyszedłem, znaczy samochód zostawiłem tak, nie wiem, 200 metrów może od ruin i w ich pobliżu kilku mężczyzn siedziało gdzieś tam przy jakimś stoliku, coś tam popijało, nie wiem, w karty grali. Ja podszedłem i no, zagadałem ich, spytałem o te ruiny. No i oczywiście odpowiedź bardzo typowa, bardzo często, niemal identycznie ludzie mówili: panie, to był taki, panie, pałac, to komuniści zniszczyli. To ja mówię: wie pan, no może pan mieć do komunistów różny stosunek, ale nie powie mi pan, że tu Gomułka przyjechał i wyszabrował ten pałac. To zrobił pański ojciec i dziadek. No i musiałem się salwować. No, ale to oczywiście wydaje mi się, że tak. Profesor Zlat, w tym samym czasie, Mieczysław Zlat, późniejszy profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk sztuki, pisał o Gorzanowie, o tym jednym z najpiękniejszych renesansowych obiektów na ziemi kłodzkiej.
wskazał konkretne przykłady bezmyślnego traktowania zabytków i pisał, gdzie miejscowa, bo to jest to, miejscowa gminna Rada Narodowa sprzedawała w 50. latach w połowie po kilkaset złotych ściany pałacu na rozbiórkę. Można było sobie przyjść do Gminnej Rady Narodowej napisać, że poproszę o pół tej ściany na rozbiórkę. Pałacu może mniej, może zabudowań gospodarczych, no ale zespołu pałacowego. Profesor Zlat pisał tak, zadał pytanie retoryczne. Kto zliczy miliony metrów powierzchni mieszkalnej, tak nam potrzebnej, które straciliśmy pozostawiając pałace, zamki, zabytkowe kamienice na łup szabrownikom i złodziejom? To retoryczne pytanie było oczywiście. No i później tym pałacem w Gorzanowie zajmowano się dość często, były bardzo różne pomysły. W każdym razie w latach 90. już został opuszczony. Właścicielką została pewna austriacka Polka, czy też polska austriaczka, ale nic nie robiła, pałac dalej niszczał. No a od kilkunastu lat jest w rękach prywatnych i powoli odzyskuje no, dobry wygląd właściciel, czy fundacja, bo założył fundację, robi co może, żeby go uratować. No, zaczął oczywiście od oczyszczenia terenu, oczyszczenia pomieszczeń, zadaszenia, wstawienia okien, szyb w oknach, bo to jest ważne. No ale w tej chwili już wiele pomieszczeń jest w stanie takim, który można oglądać, zaprasza. Polecam Państwu również do obejrzenia. No tu mam właśnie pałac w Nowej Rudzie, który przetrwał, ale no, czytałem Państwu wcześniej o tym, że w 1945 no, znajdowały się pewne obiekty, które zostały skradzione. Tak wyglądał słupiec w początkach XX wieku, a tak 2017. Mniej więcej, trudno mi powiedzieć, czy w dobrym miejscu stoi. No i te sarny, ścinawka, o której przed chwilą Państwu czytałem. Też obiekt bardzo był zniszczony, przez wiele lat stał pusty, dogorywał, ale od jakiegoś czasu jest odnawiany, remontowany i zaczyna przybierać dworski wygląd. Właściwie jeśli chodzi o budynek, to niewiele się zmieniło. Od lat 30. do 2019 roku z zewnątrz to jest widok od strony parku, który jest no, trochę zaniedbany niestety. Tu wnętrza z widokiem na bibliotekę. Pałac należał w okresie międzywojennym w XIX wieku do rodziny hrabiny von Herberstein, takiej rodziny austriackiej, ale był tylko właściwie własnością, natomiast oni tutaj nie mieszkali. Widzicie Państwo po lewej stronie zdjęcie z lat 30. z widok na pokój biblioteczny. Pałac właściwie stał pusty, tak jakby niezamieszkany, ale organizowano w nim imprezy, bo znajdowała się tam bardzo piękna sala teatralna i obecny właściciel także tę salę teatralną w znacznym stopniu przywrócił do życia i odbywają się tam różne spektakle, przedstawienia. Zdjęcie u góry pokazuje fragment stropu w jednej z sali, być może prawdopodobnie to jest ta sama. No i widać po tym zdjęciu na dole po prawej stronie, że ten obiekt jest rzeczywiście odbudowywany. Tak to wyglądało w 2004, teraz już zupełnie inaczej. I sala terrena, taka sala na parterze, która prowadziła szerokie drzwi, prowadziły na zewnątrz, właściwie łączyła się, można powiedzieć,
z parkiem, także została zabezpieczona. I ten pawilon parkowy. Po lewej stronie zdjęcie sprzed 100 lat, a tutaj 2003. No, widać różnicę, a wtedy jeszcze można było tam wchodzić. To był taki miejscowy klub. Klub dla miejscowych, dla dżentelmenów, tak, o czym świadczyły butelki po winie, piwie i tak dalej, Gorzków, wspomniałem Państwu, że była składnica muzealna. Tak ten pałac wyglądał u góry po lewej stronie w początkach XX wieku, tak wygląda dzisiaj. Niestety pałac jest w tej chwili do sprzedaży, bodajże około 7 milionów złotych żądają. I to, no, tak niestety wygląda. Kiedy on się, proszę Państwa, zaczął tak naprawdę sypać? Pomijając kwestię wyposażenia wnętrz, tego co zostało stamtąd wywiezione z wyposażenia, to jako obiekt architektury pałac w Bożkowie do lat 90., do końca lat 90., no, stał, był jakoś tam utrzymany. Dlaczego? Bo była szkoła, proszę Państwa. Wszędzie tam, gdzie lokowano w pałacach szkoły i do czasu, kiedy te szkoły tam były, obiekty były jako tako zadbane i zagospodarowane. Powiadam, pomijam wyposażenie wnętrz, mówię o samym obiekcie, o architekturze. Natomiast w momencie, kiedy szkoła opuszczała obiekt, jak to było w Bożkowie, gdzie przeniosła się do nowego budynku, te obiekty no, zaczynały upadać i podobnie było w Bożkowie. Natychmiast zaczęło się źle dziać z nim. No, nie miał kto zadbać o wymianę rur spustowych na przykład, prawda? I w związku z tym widać, co się dzieje. Tak wyglądała sala balowa 2014 rok. Proszę Państwa, Bożków kojarzy mi się teraz z kapiącą wodą z sufitów, ze stropów do wiader, do jakichś plastikowych pojemników, których w 2014 roku, kiedy tam byłem, były, nie wiem, dziesiątki, poustawiane w różnych miejscach. 2014 rok, czyli kilkanaście lat po opuszczeniu pałacu. I autentycznie cisza w pałacu, tylko kapiące, kapiąca woda, kapiące krople wody do tych pojemników. A w sali balowej, tu niestety tego nie widać, no jakoś nie umiałem oddać aparatem, ale jak Państwo widzicie, parkiet, podobnie jak tu, tylko proszę sobie wyobrazić, no, 2 metry od głównego wejścia z tej wilgoci wybrzuszył się no, do poziomu pół metra. Pół metra był wybrzuszony, cały wybrzuszony od tej wilgoci. No i macie Państwo tutaj tak wyglądał korytarz w 2014 roku. Byłem kilka lat później. No, nie mogę powiedzieć, że się nie zmieniło. Zmieniło się na gorsze. Klatka schodowa. 1996, szkoła jeszcze była. Proszę popatrzeć, bardzo piękna, taka neorenesansowa. A na tym górnym zdjęciu z 1996 roku te schody flankowane tak rzeźbą drewnianą, której już parę lat później nie było. Oczywiście śladów też nie. No i pustki, proszę Państwa. Dopóki biegała młodzież tam, dopóki była szkoła, budynek był w jakiś sposób chroniony. No, choćby dlatego, że w zimie opalano, a teraz to nie opalano, o reszcie nie wspomnę. Ach, wracamy do Czech, proszę Państwa, do Litomyśla. Kończy się nam czas. No, króciutko. Proszę? Proszę mówić dalej, bo bardzo ciekawie. Litomyśl to takie niewielkie miasteczko,
leżące 130 km od Pragi na wschód, na południowy zachód z kolei od Międzylesia, w którym znajduje się przecudnej urody renesansowy pałac wpisany w 1999 roku na listę UNESCO. Właściciele oczywiście w ciągu wieków się zmieniali, natomiast ostatnimi była rodzina książąt Turnum Taxis. W 1855 roku jeden z turn taxisów z Bawarii nabył ten obiekt, ale nikt tam nie mieszkał. W ogóle ta rodzina tam nie mieszkała. Zamek służył przez 100 lat jako mieszkania dla urzędników, bo do turnum taksisów należał m.in. browar, tam jakieś zakłady przemysłowe czy majątek rolny. Ludzie stamtąd, urzędnicy, mieszkali w pałacu, a rodzina turnum taksis jest znana być może, nie wiem, filatelistom, jeśli ktoś tutaj z Państwa jest filatelistą. Od końca XV wieku, od 490, przedstawiciele tej rodziny byli generalnymi pocztmistrzami cesarstwa, aż do wieku, do początku XX. No i tak wygląda, proszę Państwa, ten zamek z dziedzińcami. Charakterystyczne dla niego są właśnie te sgrafita. Sgrafita z jednej strony takie geometryczne, ale z drugiej strony też figuralne. Proszę popatrzeć, na tym zdjęciu takie zbliżone są sgrafita, które mają imitować boniowanie. I w środku jest jakiś obrazek, powiedziałbym, każdy inny. Tych sgrafit jest tam 8 tysięcy prawdopodobnie. Każdy inny, bo widzicie Państwo, u góry po lewej stronie tam są jakieś dwa ptaszki, w środku kula, po prawej, w prawo jest jakiś element architektury, trzeci jakaś roślinka, z prawej roślinka, ale zupełnie inna, niżej jakaś dłoń, jabłka, gruszki i tak dalej. Każdy inny. Zdobione sgrafitami są także kominy, jak widać, po lewej stronie, to bardzo bogato. Oczywiście także szczyty, ale również, jak widać na tym zdjęciu po prawej stronie na dole, te są także sgrafita figuralne, przedstawiające sceny historyczne. To są sgrafita XVI-wieczne. No, krużganki i jadalnia na 20 osób, sala reprezentacyjna. Proszę Państwa, z pałacem w Litomyślu wiąże się postać Bedřicha Smetany, kompozytora Państwu doskonale znanego, który się urodził właśnie w Litomyślu i był w pewnym sensie, można powiedzieć, związany z pałacem, ponieważ po pierwsze, ojciec Bedřicha dzierżawił browar w Litomyślu. Po drugie, Smetana grywał na fortepianie w zamku. Ten fortepian zachował się do naszych czasów. Ale taka ciekawostka, jeśli chodzi o Smetanę i jego urodziny. Otóż ojciec Bedřicha Smetany był 3 razy żonaty, w sumie miał 18 dzieci, bodajże 6 czy 7 zmarło w dzieciństwie. Ale proszę Państwa, kiedy rodził się, miał pierwszą córkę, potem miał drugą córkę, potem miał trzecią córkę, czwartą córkę, piątą córkę, mamy czas. Szóstą córkę, siódmą córkę, ósmą córkę, dziewiątą córkę, dziesiątą córkę i Smetanę, Bedřicha. 11 dopiero jako pierwszy syn urodził mu się jako 11 dziecko. Stary Smetana tak się tym ucieszył, że kazał wytoczyć beczki z piwem ze swojego, znaczy z dzierżawionego browaru. No i prawdopodobnie ludność miasteczka, dobrze, że to nie było duże miasto, troszeczkę się wstawiła w stan upojenia alkoholowego z tej radości.
Kartniki, książęca rezydencja należąca do, jako pierwszy obiekt, można powiedzieć, w Kotlinie Jeleniogórskiej, znalazł się w rękach rodziny królewskiej Hohenzollernów. Bo w latach 20. XIX wieku ten obiekt kupił książę Wilhelm, brat króla Prus, Fryderyka Wilhelma III. I obiekt został przebudowany w stylu neogotyckim. Wojnę oczywiście przetrwał. W stanie, tak jak wcześniej wspomniałem, co najmniej dobrym. No niestety z czasem podupadł. To są zdjęcia portalu po lewej stronie z lat 70. XX wieku. Po prawej zdjęcie z roku 2000. Widać, że stan tego obiektu jest fatalny. Tynk się sypie. W oknach powybijane szyby. No nie najlepiej to wygląda. Ale na szczęście znalazła się, znaczy w latach 90. obiekt znalazł się w rękach prywatnych, przy czym nic nie robiono i w dalszym ciągu on niszczał. Dopiero spółka z Górnego Śląska pałac kupiła i doprowadziła do używalności. Znaczy pałac wygląda na pewno dużo lepiej niż za czasów niemieckich. Został wyremontowany i oddany do użytku bardzo szybko, w ciągu 3-4 lat. Ale tak moja obserwacja dowodzi, że jeżeli ktoś kupuje pałac czy zamek duży jakiś i nie zostanie wyremontowany w 3-4 lata, no to się potem ciągnie, to znaczy, że brakuje funduszy. I widzicie Państwo, że nie tylko sam obiekt wygląda już godnie, ale także otoczenie jest uporządkowane. Ten most nad fosą też świetnie wygląda. To wnętrze wielkiej sali w latach 30. XX wieku, w czasach, kiedy pałac należał do rodziny von Hessen-Bayrein. Tutaj sypialnia po lewej i salon z lat 30. XX wieku z fortepianem, który nie wiadomo, w którym domu się znajduje i w którym domu są te krzesła, stół, zasłony i tak dalej. Tak wyglądało wnętrze jednego z pomieszczeń w Kartnikach w 1996 roku. I tu proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, porównać. Jadalnia po lewej stronie, druga połowa XIX wieku, a to zdjęcie po prawej to widok obecny, współczesny na jadalnię. Odtworzono te sklepienia, które mają imitować nieboskłon. To oczywiście te meble są współczesne, bo się nie zachowały, ale co ciekawe, meble, te, które tu Państwo widzicie, zrobiono współcześnie na wzór tych, które były wcześniej w pałacu, a te były wykonane według projektów księcia Wilhelma. On sam projektował, te projekty zachowały się nawet w archiwum wojewódzkim we Wrocławiu, w oddziale Jeleniej Góry. A to goście, ponieważ pałac należał do przedstawiciela rodziny królewskiej, ponieważ niedaleko były Mysłakowice, które należały do króla Prus, ponieważ był Bojanów, który należał do córki króla Prus jako prezent ślubny. No, w tych pałacach bywali przedstawiciele nie tylko arystokracji europejskiej, ale także panujących dworów. Zostawmy już to, proszę Państwa, już 10 po, czas nagli, czas leci. Dziękuję Państwu serdecznie.